Proszę Państwa, na koniec naszej konferencji chcemy zaproponować trójgłos, w którym wystąpią redaktorzy. Pan redaktor Mariusz Pilis, reżyser, scenarzysta filmowy, dziennikarz i korespondent wojenny, autor wielu filmów dokumentalnych, między innymi List z Polski, który ukazuje międzynarodowe tło katastrofy smoleńskiej, oraz panowie Michał i Jacek Karnowscy. Myślę, że też nie trzeba bliżej przedstawiać, dziennikarze, publicyści, komentatorzy bieżących wydarzeń politycznych. Obecnie oczywiście czynią to w tygodniku W sieci i pan Jacek Karnowski jest rzecz jasna redaktorem naczelnym tego tygodnika. Ja teraz zapraszam tutaj panów do stołu prezydialnego i umówiliśmy się, że do każdy z panów tak między 10 a 15 minut, żeby jeszcze była potem chwila na pytania. Szanowni Państwo, dzień dobry. Miałem okazję przysłuchiwania się tutaj wszystkim wcześniejszym przedmówcom i bardzo wiele rzeczy zostało tutaj powiedzianych, już ubranych w formy definicyjne, właściwie wspaniale wypunktowane elementy, które dzisiaj charakteryzują polską scenę medialną i polskie media w szczególności. Te złe cechy, ale też i te fantastyczne, pozytywne, o których tutaj pan profesor przed chwilką powiedział. Nie będę się powtarzał, będę starał się wypełnić czy dołożyć swoje trzy grosze do tych wszystkich wspaniałych wcześniejszych wypowiedzi poprzez wskazanie kilku bardzo istotnych elementów, które w wymiarze mediów elektronicznych można nazwać manipulacjami, można nazwać próbą zwrócenia uwagi publicznej na zupełnie nieistotne elementy komunikatów, które w konsekwencji w jakiś sposób oddziałują na decyzje, na nasze wybory, na to, czym my Polacy żyjemy, i to już od wielu lat. Chciałbym natomiast na początek zatrzymać się przy czymś, co w tym przykładzie, który z ostatnich dni jest dość charakterystyczny. Państwo na pewno macie go w pamięci. To jest ten przypadek, który dotyczy kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, i tej wypowiedzi, której udzielił Radiu RMF, która została później w sposób bardzo taki ciekawy, analitycznie rozrobiona przez media głównego nurtu. Chciałbym, żebyście Państwo jakby przysłuchali się trochę temu, w jaki sposób to funkcjonowało, kto do kogo odbijał piłeczkę, w jaki sposób to wszystko było podawane od medium do medium, bo to w jakiś sposób wypełnia tą wiedzę na temat tego, czy to są elementy ciała połączone, czy istnieje tu jakaś wspólna strategia, kto ewentualnie tą strategię planuje i dla kogo ona pracuje, komu ona służy. Przypomnę, że mieliśmy do czynienia z sytuacją, która zajęła zarówno media prywatne, media komercyjne, ale też i media publiczne. Również media publiczne wpisały się w ten łańcuch, w ten korowód podawanej informacji w sprawie wypowiedzi pana Andrzeja Dudy. Jeżeli Państwo sobie przypominacie, rzecz zaczęła się kilka dni temu, 21 stycznia, od wypowiedzi pana Zbigniewa Bujaka w RMF-ie w programie Konrada Piaseckiego. Wypowiedź brzmiała mniej więcej w ten sposób. Byłoby fantastycznie, gdyby polscy żołnierze walczyli w Doniecku. Wtedy pokazujemy, że budujemy głęboki, trwały, strategiczny sojusz, który będzie gwarantem bezpieczeństwa nie tylko naszego, ale i Europy. To powiedział Zbigniew Bujak w programie Kontrwywiad RMF FM. Następnego dnia, czyli 22, też w tym samym programie, kandydat na prezydenta Andrzej Duda został zapytany przez tego samego dziennikarza o komentarz do słów pana Bujaka i powiedział mniej więcej coś takiego. Wie pan, pamiętajmy o tym, że jeżeli już, to Polska mogłaby udzielić wsparcia. Należałoby to rozważyć, to jest bardzo poważna decyzja. Trzeba by się było nad nią dobrze zastanowić, prawda? Właściwie wypowiedź, która, no mówiąc delikatnie, jest co najmniej nijaka, prawda? Nie sugeruje tak naprawdę niczego. Tego samego dnia, godzinę później, Onet podaje, Polska mogłaby udzielić wsparcia, należałoby to rozważyć. To jest bardzo poważna decyzja, trzeba by się było nad nią dobrze zastanowić, powiedział w kontrwywiadzie Andrzej Duda, i tak dalej, i tak dalej.
kilkanaście minut później na portalu gazeta.pl pojawia się informacja: Duda chce wysłać żołnierzy polskich na Ukrainę. Ze znakiem zapytania. I to nie wszystko. Tego samego dnia na konferencji prasowej pani premier Kopacz mówi, w dużym skrócie oczywiście, PiS zawsze ciągnęło do wojny, Platforma to pokój. Dokładnie taki jest przekaz. Tego samego dnia, godzinę później, w programie TVP Info, zapytany o komentarz prezydent Komorowski mówi, to niepoważna i groźna ocena. Jeżeli prezydent do roli zwierzchnika sił zbrojnych na poważnie rozważa tego rodzaju scenariusze, jak wysłanie polskich żołnierzy na wojnę rosyjsko-ukraińską, to jest równie niepoważne jak groźne. Tego samego dnia wieczorem, po południu właściwie, w programie TVN24 redaktor Morozowski w programie Tak Jest mówi o wpadkach Dudy. Tak. Tego samego dnia wieczorem o 20, bodajże chyba 30 albo o 20 jest program Kropka nad i Moniki Olejnik i tam już kolejny ekspert od interpretacji wypowiedzi mecenas Giertych mówi tak. Te słowa, które wypowiedział pan Duda, że Polska powinna zaangażować NATO do organizowania armii w obronie Ukrainy, oznaczają, że kompletnie nie orientuje się on w nastrojach, jakie panują wśród krajów NATO. 23 stycznia, czyli dzień później z rana, do tego chóru komentujących wkracza Polskie Radio, program trzeci, audycja poranna, polityczna, około godziny 8. Pojawia się tam rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości jako rozmówca, pan Mastalerek, który musi już odpowiadać na ataki dziennikarza właśnie o słowa Andrzeja Dudy. Po tym wydarzeniu dwa kolejne serwisy o godzinie 9 i 10 rano rozpoczynają się od sensacyjnych informacji dotyczących tego, że Andrzej Duda powiedział, Mastalerek powiedział, że to nieprawda. Prawda? I 23, to jest też bardzo charakterystyczne, mniej więcej w okolicach godzin południowych na Onecie pojawia się komentarz do słów Dudy, kolejnego autorytetu, jakim jest Janusz Palikot. Janusz Palikot mówi tak. Duda rozważa wypowiedzenie wojny Rosji. I właściwie można by powiedzieć, że sprawa wróciła w pewnym momencie tego samego dnia jeszcze, czy tam dzień później, wraca do RMF, do tego programu Kontrwywiad, gdzie, czy bodajże chyba do Radia Z nawet, gdzie pan Bujak znów próbuje prostować jakby już swoją wypowiedź. Natomiast pod słowami Janusza Palikota, pod tym, co powiedział, i tu też padło kiedyś takie pytanie, jak chwilę temu do mojego kolegi Artura Dmuchowskiego w kwestii tego, czy istnieje coś takiego jak przekaz podprogowy. Proszę sobie wyobrazić, że ta wypowiedź była ilustrowana rozbitym całkowicie donieckim lotniskiem. No? W taki sposób, że każdy, kto choć odrobinę orientuje się w tym, co znaczy słowo wojna i jak ona wygląda na obrazku, ma natychmiast skojarzenia takie, że to doprowadzi do ruiny Polski. To jest przekaz podprogowy. Drodzy Państwo, te media, które ja tutaj wyznaczyłem, które zostały jakby wskazane przeze mnie, to jest zestaw tych mediów, tak zwanych mediów mainstreamowych, które uczestniczą w jakiejś formie usługowej swojej działalności wobec świata polityki. Chciałbym jeszcze na moment wrócić szybciutko, bo mamy mało czasu, do kilku przykładów, które z ostatnich miesięcy, ale też i lat, pokazują dokładnie, w jaki sposób media ignorują, kreują, przemilczają bądź starają się zmanipulować różnego rodzaju przekazami. Pamiętacie Państwo, niedawno była taka historia, jak przesłuchanie prezydenta Komorowskiego w Pałacu Prezydenckim? No więc proszę sobie wyobrazić, że na pewno Państwo to wiecie, ale była taka historia, w której okazało się, że trzy duże telewizje w Polsce, Telewizja Polska, Telewizja Publiczna, Telewizja TVN i Telewizja Polsat, otrzymały akredytację na zabezpieczenie transmisji w ogóle i relacji telewizyjnej z tego wydarzenia. Żadna nie pokazała tego w sposób taki, który dawałby Polakom jakąkolwiek wiedzę na temat tego, co tak naprawdę się dzieje. Prawda? Wyszło na to, że te telewizje skorzystały z prawa akredytacji tylko po to, żeby zablokować ją dla kogoś innego. Heroicznym czynem człowieka, reportera Telewizji Republika było to, że nadawano to na falach Telewizji Republika poprzez przekaz z telefonu komórkowego. Możecie sobie to wyobrazić Państwo w XXI wieku w środku Europy. Prawda?
To są te elementy, które w bardzo jednoznaczny sposób pokazują, jak wygląda dzisiaj relacja pomiędzy światem polityki a światem mediów. Kiedy zaczęli strajkować górnicy, czego my dowiedzieliśmy się z mediów? Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że to darmozjady, pasi brzuchy, szkodniki, pasożyty, prawda? Czy ktokolwiek, rzucam to oczywiście retorycznie, miał okazję obejrzeć choć jeden dobry 30-minutowy dokument analizujący sytuację górnictwa w Polsce w sposób, który dawałby jakąkolwiek wiedzę Polakom na temat tego, z czym rzeczywiście człowiek na Śląsku się spotyka, dlaczego protestuje, tak? Jaka jest rola związków zawodowych, czy ona jest prawidłowa, czy nieprawidłowa. Mówimy o tym, co powinno stanowić pewien bezstronny przekaz po to, abyśmy się nie dzielili, ale po to, byśmy zyskiwali pewną wiedzę jako obywatele tego kraju, bo to buduje. To buduje, to nas popycha do przodu. Takich sytuacji nie mieliśmy. Najbardziej mną wstrząsnęła jakby w trakcie relacji z tych wszystkich górniczych protestów jedna wypowiedź młodego człowieka, który mówił, że pracuje tam od 20 lat pod ziemią, w tej chwili strajkuje i dowiedział się przez radio, że jest pasożytem. Prawda? Czy to są rzeczy, które budują zgodę między Polakami? No chyba nie. To są rzeczy, które budują niestety negatywne emocje. Ileż było niesamowitych wypowiedzi w polskim radiu, w telewizji polskiej, mówię tu w tej chwili o mediach publicznych, z których wynikało, że w korporacjach wcale też nie przelewki, prawda? Też żyje się ciężko i nikt nie narzeka. Jeżeli się tym ludziom nie podoba tam na dole, no to mogą sobie szukać innej pracy. To są rzeczywiście te elementy, które muszą stawiać znaki zapytania o jakość mediów w Polsce i o to, kto nimi dzisiaj kieruje i dlaczego te przekazy są takie, a nie inne. Wrócę na moment jeszcze do mojego własnego podwórka, czyli do tego, co stanowi jakby istotę mojej działalności zawodowej, czyli filmów dokumentalnych. Jak państwo wiecie, zrealizowałem film Bunt stadionów. To był film zrealizowany w październiku 2010 roku, pół roku po katastrofie smoleńskiej. On się ukazał w telewizji publicznej holenderskiej. I nie to, żebym się skarżył, bo jakby od strony, że tak powiem, emocjonalnej, artystycznej, czuję się usatysfakcjonowany. Obejrzało go ponad 3 miliony ludzi, tyle, że w internecie. Nikt nigdy w Polsce nie mówi o komercyjnych stacjach, ale o telewizji publicznej. Nie wyraził ochoty na pokazanie tego filmu. Nikt nie zwrócił się do Holendrów o to, żeby ten film pokazać. Zastanawiałem się bardzo często, w sumie dlaczego tak jest? Dlaczego mamy do czynienia z taką sytuacją? I muszę powiedzieć, że dochodzę do prostego wniosku. Otóż ten film nie jest filmem, który stawia jakąkolwiek tezę, to jest film, który stawia mnóstwo pytań. I to nie są pytania, które dzielą. Dzisiaj mogę to spokojnie, z pełną odpowiedzialnością powiedzieć. To są pytania, które do dzisiaj duża część z nich nie znalazła odpowiedzi, ale to są pytania, które raczej wszystkich jednoczą wokół pytań, niż mówią, ale ktoś inny powiedziałby co innego. To jest ten problem. Problem jest taki, że ten przekaz jest na tyle obiektywny w stosunku do widza i traktujący go po partnersku, że jest niebezpieczny. Jego się nie pokazuje. Mieliśmy niedawno taką sytuację, że gdzieś w okolicach wakacji pojawił się efekt pracy zespołu pana ministra Macierewicza w postaci, może państwo mieliście okazję się zetknąć, kilkunastominutowej animacji pokazującej, w jaki sposób zespół pana Macierewicza, do czego doszedł, do jakich wniosków, jak ten samolot się rozpadał, w jaki sposób i tak dalej, i tak dalej. 15-minutowa prezentacja. Z drugiej strony mamy 15-minutową prezentację pokazaną przez zespół pana Laska. I teraz powstaje pytanie, w jaki sposób mogłaby się zachować w tej sytuacji telewizja publiczna? Mieliśmy taki przykład. Mieliśmy sytuację, w której jednego dnia puszczano film National Geographic, a drugiego Anity Gargas. Prawda? Czy nie moglibyśmy puścić obu filmów naraz i podyskutować o tym, co mamy? Może moglibyśmy to zrobić, ale tego nie robimy. Prawda? Kiedy realizowałem film o polskich kibicach, dotarło do mnie zdjęcie. To też taki przykład na to, czego nie wolno pokazywać w Polsce. Dotarło do mnie zdjęcie, to było zdjęcie robione w bodajże lutym 2013 roku, kiedy kibice zarówno Wisły Kraków, jak i Legii Warszawa protestowali przeciwko zamknięciu wtedy jeszcze nieoddanego Stadionu Narodowego, nie można było tam rozegrać meczu, ludzie zostali z biletami w ręku,
zapłaconymi, stadion był zamknięty, nie pozwolono rozegrać meczu i oni umówili się na pewien rodzaj protestu, z którego wynikało, że miało to formy w ogóle bardzo, bardzo dojrzałego obywatelskiego protestu. Polegało to mniej więcej na tym, że ci kibice wszyscy bardzo zdenerwowani, których było kilka tysięcy, postanowili w ogóle nie iść nigdzie ulicą, nie protestować. Poszło 6 ludzi zamkniętymi ulicami Warszawy, ponieważ wcześniej została zgłoszona manifestacja. 6 ludzi w obstawie kilkudziesięciu radiowozów. I proszę sobie wyobrazić, że ktoś zrobił tym młodym ludziom zdjęcie. Przepiękne zdjęcie nocą 6 ludzi kroczących środkiem ulicy dookoła w obstawie radiowozów na kogutach, tak to nazwę kolokwialnie. I co za wspaniałe zdjęcie, prawda? Czy jakakolwiek gazeta, która rządzi się prawami rynkowymi, odmówiłaby sobie publikacji takiego zdjęcia? Przecież to jest symbol w ogóle sprzeciwu obywatelskiego wobec dziwnych zachowań władzy. To zdjęcie nie pokazało się nigdzie. To zdjęcie zostało przemilczane. Następnego dnia rano pokazano zdjęcie pani ministry od sportu Muchy, biegającej wokół Stadionu Narodowego z kilkunastoma innymi ludźmi, urzędnikami. Tak to mniej więcej, proszę państwa, wygląda. Już kończę. I teraz powstaje tak naprawdę jedno proste pytanie. No, co z tym wszystkim robić, prawda? Co z tym wszystkim robić? Jak się zachować? Bo jakby wydaje się, że i całe to sympozjum, które dzisiaj tutaj jest i wiele innych dyskusji, które w Polsce się toczą, doskonale definiują te problemy, z którymi musimy się stykać. Co z tym wszystkim robić? No, stawiam tezę przede wszystkim, że należy piętnować. To jest w ogóle chyba podstawa w tej chwili tego wszystkiego, co my możemy robić, ale również i wydaje się, że ważne są 3 kierunki. Przede wszystkim należy wychowywać młodzież, czyli choćby poprzez wprowadzenie programów edukacji medialnej w szkołach. To jest dla mnie w tej chwili jeden z ważniejszych elementów, które należałoby podjąć. Również należy postawić na budowanie prawdziwych mediów publicznych od podstaw. Spróbować zdefiniować to, co jest misją publiczną w Polsce, co jest obywatelskie, co jest wartościowe, co jest etyczne i wokół tego spróbować zbudować wszystko to, co mogłoby stanowić telewizję publiczną, która jest oparta na wartościach, które Polacy doceniają i którym wierzą. To jest jedyna alternatywa wobec świata mediów komercyjnych. W inny sposób z nimi walczyć się nie da. Na pewno nie da się ich pozamykać, bo to na przykładzie Węgier widzimy, jakie niesie z sobą reperkusje, przynajmniej w opinii, jaka idzie o kraju w Europie, w świecie. Prawda? Te środowiska są bardzo krzykliwe i bardzo, bardzo efektywnie potrafią domagać się praw, które teoretycznie są im zabierane. No i oczywiście należy stawiać na dywersyfikację mediów. To w jakiś sposób jest robione, ale przykład telewizji Trwam przede wszystkim. Ten przykład procesu koncesyjnego jest przykładem, jak bardzo, choć nie chcę używać tego określenia, ale tamta strona boi się takich elementów. Wejście telewizji Trwam w rynek medialny w Polsce to jest rozbicie monopolu informacyjnego, to wyważenie drzwi. Takich sytuacji powinno być więcej. Problem polega na tym, że to wszystko schodzi się do jednego wspólnego mianownika. Mianowicie coś, co łączy media z życiem w Polsce, to jest polityka. Żeby takie rzeczy miały miejsce, żeby one się podziały, trzeba zmian politycznych w Polsce. Niestety, przepraszam, że mówię to na konferencji o mediach, ale wygląda na to, że to jest jedyna droga na dzisiaj. I nie po to, żeby nasze było na wierzchu, tylko po to, żeby otworzyć realnie drzwi dla tych, którzy chcą robić coś w oparciu o wartości, żeby byli traktowani tak samo jak wszyscy inni. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, coraz mniej do dodania, że tak powiem, ale ja jestem Jacek Karnowski, tu jest Michał. Ale i tak się państwu pomiesza, który mówił, co mówił. Mi się czasem miesza, co ja mówię, co brat mówi, więc muszę uważać. Ja starszy, no ale nie uznaję tego niestety. Opór.
Z pewnością, jeżeli chodzi o relacje mediów, o stosunek mediów do prawdy, do uczciwości, znacie Państwo ten już stary dowcip. 2007 rok, prawda, zmiana rządu, upada rząd Jarosława Kaczyńskiego, przychodzi do władzy rząd Donalda Tuska, no i spotykają się szefowie najważniejszych mediów i mówią: dość atakowaliśmy rząd, dość, teraz będziemy atakowali opozycję, czas na zmiany, prawda? No i to trwa. To trwa. Jeżeli zmieni się władza, to pewnie pójdzie w drugą stronę. To, co mówił Mariusz, to, co mówili wcześniej prelegenci, myślę, że musimy zdawać sobie z tego sprawę, że nasze media są bardzo wschodnie. Tak? My w Polsce często ulegamy takiemu wrażeniu, że to, co jest krzykliwe, kolorowe, wielu ludzi tak myśli, to jest zachodnie. Zachód ma wiele wad. Na Zachodzie swoboda debaty jest mniejsza niż w Polsce często, ale pod względem standardów, zachowania norm, pewnej uczciwości wewnętrznej, no te media zachodnie są o niebo dalej niż nasze. Nasze media, proszę Państwa, nie czują żadnych hamulców. Ten przykład, to co zrobiono ze słowami Andrzeja Dudy ostatnio, ale i wcześniej, przed każdymi wyborami czy w ważnych momentach mamy tak zwane trzydniówki wzmożenia. Czujecie Państwo, przez trzy dni jest bombardowanie opozycji. Może być wcześniej 100 afer dotyczących władzy. Ostatnie bombardowanie w kluczowych momentach zawsze musi dotyczyć opozycji, czy też szeroko pojętych przeciwników władzy, środowiska związane z Toruniem, z tym miejscem, gdzie jesteśmy, tego bombardowania wielokrotnie doświadczyły. Te nasze media uczestniczą też, proszę Państwa, no w takich praktykach wręcz totalitarnych. No wczoraj zauważyłem, przywoływany kolejny raz Stefan Niesiołowski, wywołany, mówi: odrażająca postać, o pośle Wiplerze, tak, że jest odrażającą postacią. No to jest klasyczna metoda odczłowieczania. Tak? To nie są ludzie, oni są odrażający. Z nimi można zrobić wszystko, zamknąć w obozach, prawda, anihilować. Tak, no to jest ta metoda, tak, to zrobiono z Żydami w czasie II wojny. To nie ludzie, tak, to nie ludzie. Ale o co mi, i z Polakami, ale o co mi chodzi, że Polacy jako też właśnie pogardliwie traktowany naród niżej. O co mi chodzi, że ten Niesiołowski jest kolejny raz wyciągany z pełną premedytacją. To on nie jest autonomiczny, on jest używany przez media, czyli media biorą na siebie odpowiedzialność za ten język. A więc stygmatyzacja, wykluczanie. Media są bardzo wschodnie. Ale jadąc tutaj zastanawiałem się, co w tym jest drugim dnem. I wydaje mi się, proszę Państwa, że musimy sobie zdać sprawę, że tak jak jest w Polsce konstytucja pisana, tak jest też konstytucja niepisana, taka faktyczna. Nikt jej nie nazywa, nikt jej nie werbalizuje, ale ona istnieje. I często ludzie na spotkaniach mówią: panie redaktorze, czemu media nie są inne? Gdyby media były inne, gdyby były za dobrem, za Polską, za przemysłem, za tym, co istotne, to Polska byłaby inna. Proszę Państwa, te media nie mogą być inne. One są takie jak to państwo. Media zawsze podtrzymywały systemy, ale w III RP nastąpił tu znaczący postęp i one są nawet ważniejsze niż służby specjalne, może nawet ważniejsze niż wielki biznes, ale to jest jeden z filarów, te główne media to jest jeden z filarów tego państwa. To nie jest jego produkt, to jest filar, to jest podstawa. Te media w tym państwie nie będą inne. Niepisana konstytucja mówi, że one takie mają być. Te media mają pilnować Polaków, żeby nie podskoczyli, a nie wychowywać, naprowadzać na dobrą drogę. Mają pilnować, to jest niepisana konstytucja. Inaczej nie będzie. Spójrzcie na mapę mediów. Telewizja. Powstały w latach 90. TVN, Polsat i publiczna istniała. I publiczna. Główne stacje. One nadal nadają ton. Gazety. Rzeczpospolita była, Wyborcza była. Doszły niemieckie, prawda, tabloidy. No i Nasz Dziennik, to prawda, media takie wybijające się. Rynek radiowy, Radio Z, RMF, rozdane na początku lat 90. To są elementy konstytuujące to państwo. My próbujemy zmieniać, dodajemy swoje media, tworzymy, prawda, no ale to jest, prawda, to jest taka jakaś nasza kontra. No nie przełamaliśmy tego do tego stopnia, żeby tu nadawać ton. Więc oprócz tych manipulacji konkretnych, z którymi mamy do czynienia, przekłamali, prawda, zaprosili trzech na jednego, ustawili dyskusję, zaatakowali, wymyślili, to jest ta manipulacja konkretna. Pamiętajmy o tym systemie, że to jest system. Te media są elementem systemu i zgadzam się z Mariuszem, jesteśmy trochę jako dziennikarze w pułapce, bo nie będzie zmiany politycznej bez zmiany medialnej, można powiedzieć, ale nie będzie zmiany medialnej bez zmiany politycznej. To się może udać przy jakimś szczęśliwym zbiegu okoliczności, maksymalnej mobilizacji,
ale tak to wygląda, ale tak to wygląda. Więc ta mapa mediów mówi nam, że to jest element takiej niepisanej konstytucji. Punkt drugi, który chciałbym tutaj zaakcentować. Proszę Państwa, my sobie też nie zdajemy sprawy, znaczy zdajemy sobie sprawę i musimy o tym pamiętać, że żyjemy w szczególnym czasie dla mediów. Otóż to jest olbrzymi zakręt technologiczny. Wszystkie media, my mamy poczucie, że media, że znaczenie mediów w życiu ludzi rośnie, że one coraz bardziej wychowują dzieci na przykład, prawda? Odrywa się wychowanie od rodziców. Dziś trzeba wysiłku, żeby samemu wychować dzieci. Wysiłku. Trzeba po prostu mieć tę świadomość, że to jest zagrożenie. Trzeba umieć odcinać te dzieci. Trzeba inną ofertę kłaść na stole. Jak my nic nie zrobimy tak jak kiedyś, to te dzieci nie będą szły za nami, tylko za tym przekazem, który zostanie podsunięty, prawda? Ale te media z kolei, jakby się zapytali dziennikarzy, wszyscy mają poczucie, że słabną. Gazetom spada sprzedaż. Wszystkim gazetom spada sprzedaż. Stacje telewizyjne tracą udziały w rynku. Dziś ta wielka czwórka TVP 1, 2, Polsat, TVN, ona ma 45% udziałów. Na 100 telewizorów 45. Jeszcze niedawno to było 60%, 70%. Tak? Czyli to się rozprasza nas jakieś setki drobnych stacyjek, które są elementami komercyjnych konglomeratów, ale to mimo wszystko jest słabnięcie. To samo stacje radiowe, internet bardzo dużo podkrada. Te media więc słabną. No ale jaki tego jest skutek, że one słabną? One stają się jeszcze gorsze, bo jeszcze jest większy pośpiech, jeszcze większy nacisk na oszczędność i co ważne, większa zależność od władzy. Media są dziś w Polsce w sposób niesłychany uzależnione od władzy. Kontrakty na te wszystkie fundusze unijne, które widzicie, reklamy i tak dalej, także ten biznes, prawda, spółek Skarbu Państwa, który się reklamuje, no to jest bardzo często główne źródło dochodu tych mediów. Więc te słabsze media są jednocześnie mediami bardziej zależnymi od władzy i gorszymi, zdolnymi już do wszystkiego. Skoro są utrzymywane przez rząd, to zrobią wszystko, żeby ten rząd istniał, bo zmiana jest dla nich zagrożeniem bytu. Nie tylko jest wyzwaniem dla ich poglądów, dla ich sympatii. Jest zagrożeniem dla ich bytu. No po prostu przestaną istnieć, jak przestanie płynąć strumień pieniędzy, prawda? My, dziennikarze, umiemy to czytać. Nie wszyscy umieją to czytać. Gdzieś tam w tramwaju pojawiają się jakieś, prawda, komunikaty, nie wiem, Gazety Wyborczej czy kogoś. To nie jest jakaś sympatia. To jest transfer pieniędzy, olbrzymi transfer pieniędzy. Niezwykle istotny. Punkt trzeci. My o tym wiemy, ale to warto nazywać. Kiedy manipulacja jest skuteczna? No manipulacja jest wtedy skuteczna, jak nie ma innych głosów, prawda? To są takie znane eksperymenty. Socjolog społeczny Zimbardo, prawda, że jeżeli się postawi ludzi, ludziom się wmawia, że odcinek A jest dłuższy od odcinka B, a w rzeczywistości jest odwrotnie, no to jeżeli inni wszyscy tak mówią, to ludzie przytakują. A kiedy ludzie przestają przytakiwać, a chociaż jeden głos powie, nie wariuj, jest odwrotnie, jeden głos. Dlatego zawsze warto tworzyć inne alternatywne środki przekazu i nie frustrować się i wspomagać. Ja zawsze namawiam do ludzi, chcecie zmiany, namawiam ludzi, chcecie zmiany w Polsce, to wspierajcie, tak? Te inne punkciki komunikacji, mniejsze, większe, blogi, portale są arcyważne. One rozbijają monopol, a monopol jest wtedy upada, znaczy ta manipulacja upada, jak nie ma pełnego monopolu. Dlatego i nasza gazeta, i te media, to jest wszystko tak bardzo ważne. No ale równocześnie pamiętajmy, że ten system sobie z tym radzi, tak? To znaczy nie może zakazać istnienia innym mediom, więc je wyklucza. Tak? Ostatni przykład, no to, proszę Państwa, to jest bardzo ciekawa sprawa. No, WikiLeaks, tajne, prawda, doniesienia o tym, że prezydent Komorowski w rozmowie z amerykańskim dyplomatą mówił, że lasy będą sprzedawane po to, żeby roszczenia majątkowe zapewnić. Prawda? Polskich mediów to zupełnie nie interesuje. Tak? Wykluczanie, przemilczanie. Pełna kontrola, przemilczanie. Tak sobie próbują z tym radzić. No i my musimy niestety budować tak te media, żeby one się zazębiły, żebyśmy mieli masę krytyczną. Nie zadowalać się też tym, że jesteśmy, że w ogóle istniejemy. No, zawsze sobie stawiać wyższe cele. Bo na koniec powiem, mam wrażenie, proszę Państwa, że to dochodzi do kresu, bo to trochę musi dojść do kresu. My przez te 7 lat ostatnich, czy nawet dłużej, często się frustrowaliśmy. Mówiliśmy, jak ci ludzie mogą głosować na ludzi, którzy chcą ich po prostu, no, eutanazję chcą zastosować. Tak? Jak Śląsk może głosować na
partię, która chce zlikwidować przemysł w Polsce i wszyscy to widzą. A w 2011 na 13 mandatów senatorskich, 13 na Śląsku bierze Platforma, prawda? No jakie zaczarowanie. Ludzie siedzą sami przed telewizorem i patrzą na wizerunki, nie patrzą to, co za oknem. Ale ten bunt ostatni pokazuje, że to dochodzi do kresu, że ludzie już nie wierzą. To, co mnie uderzyło, proszę państwa, że cały kraj stanął za Śląskiem. To było czuć w powietrzu, że gdyby ci górnicy jeszcze trochę wytrzymali, to mogłoby naprawdę wybuchnąć. Także to dochodzi do kresu. Ale ludzie poczuli, że to jest wszystko nieprawda, że to wszystko jest kłamstwo, że za oknem umierają miasteczka, bo młodych nie ma, że jak władza mówi, że zlikwiduje miejsca pracy, to zlikwiduje, a jak mówi, że stworzy, to mówi, że stworzy, prawda? Ludzie czują, że nie chcą już tych ekspertów słuchać, nawet tych rządowych, nie, bo czują, że to są eksperci, którzy gdyby było trzeba, to by wsparli rozbiory, powiedzieli tak, rozbiory są słusznym rozwiązaniem dla zacofanej Polski, tak, i to dziś dochodzi do kresu. I to niestety musi dojść do kresu. Często jak słyszę takie skargi, prawda, służba zdrowia, nie można się dostać do lekarza. Ja współczuję ludziom, ale ja też wiem, że Polacy muszą zrozumieć, że nie można działać przeciwko sobie. Że nie można głosować za swoją cichą eutanazją jako narodu, państwa, że po prostu nie można. I to dochodzi do kresu i dlatego te media muszą istnieć po to, żeby tę milczącą większość, czy osamotnioną większość, tak, każdy sam połączyć i powiedzieć dość. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Właściwie się zgadzam. Zaskakujące. Dużo z bratem rzeczywiście rozmawiamy. Bliźniactwo to jest, jeśli można tak sekundę troszkę bardziej prywatnie, to jest też wielki dar od Pana Boga, od rodziców. No bo ma się bardzo bliską osobę, z którą można dzielić się przemyśleniami, która zawsze też czasami krytycznie spojrzy albo podpowie coś pozytywnego. Ja też patrzę... Tak, jesteśmy jednojajowi, tak, to chyba widać. To widać, ale też jesteśmy różni, to znaczy myśmy inne uczelnie, na innych uczelniach studiowali, myśmy do różnych liceów chodzili. Żony też mamy różne, także wszystko. Dzieci różne, więc... Ale powiem państwu jeszcze jedną anegdotę. Kiedyś taki poseł Platformy, już naprawdę był chyba jakoś coś mu tam, zaszliśmy za skórę czy jego formacji i tak na Twitterze napisał, że kiedyś on tak robił bliźniaki, ale potem ci Kaczyńscy, a potem te Karnowscy się objawili, że teraz drgawek dostaje, jak widzi. I chciałem ochotę mu odpisać, no ale tak o sprawach prywatnych nie wypadało. Proszę państwa, zła wiadomość, bo Jacek Karnowski, mój brat, właśnie też ma bliźniaki. Więc nie da się. Ma bliźniaki, ma Stasia i Tomka, oprócz jeszcze dwójki innych dzieci. Teraz się najmłodszy, też czwarty syn Jackowi urodził. Ja mam dwójkę, więc tych dzieci jest, także daj Boże, żeby było dobrze. Ale już przechodząc poważnie, cieszę się też, że widzę tutaj tylu młodych ludzi, którzy chcą zostać dziennikarzami. Ja kiedyś zaczynałem pracę dziennikarską w Gazecie Olsztyńskiej, czy taką naukę zawodu i tam jeden z takich redaktorów, który mnie szkolił, tak jak coś mu tam narzekałem, że mnie gdzieś tam wysłał po nocy, czy coś mi kazał więcej robić. Oczywiście jeszcze jako licealista tak trochę dorabiałem, tak popatrzył i mówi, słuchaj, dziennikarstwo to ciężki zawód, ale naprawdę lepsze to niż praca, uwierz mi. I ja muszę państwu powiedzieć, że jak tak patrzę, ilu tu chętnych i księża, i zakonnice do dziennikarstwa, bardzo dobrze, proszę państwa, to dużo lepsze niż praca. Ale to jest oczywiście ogromna odpowiedzialność. Niewiele można faktycznie dodać do tego, co tutaj padło. Ja może bym, jeśli można, skupił się na dwóch wątkach takich dla mnie najważniejszych. Po pierwsze też nawiązując do tego, co mówił profesor Kawecki, bardzo jestem wdzięczny za to przedstawienie tej drogi mediów toruńskich, tego wysiłku ojca dyrektora doktora Tadeusza Rydzyka i wszystkich ojców redemptorystów na rzecz tworzenia tego już ośrodka medialnego. Myślę, że tak to należy określać. Dlatego, że tylko ja bym nie to, że uzupełniał czy dodał, ale bo tu nie śmiem, ale jakby myślę, że warto podkreślić. W każdym razie dla mnie to jest ważne, że jest jeszcze jedna zasługa ojca dyrektora i wszystkich, którzy z nim byli. Że oni mieli odwagę i mądrość dostrzeżenia pewnych rzeczy, które wielu Polaków dostrzegło później. Także gdzieś dzisiaj będących na prawicy, bardzo zacnie się zachowujących. Ale
w roku 90-91 wiedzieć, że jest pewien plan wobec Polaków bardzo niedobry, że jest pewien program anihilacji polskiej tożsamości opartej o chrześcijaństwo, o katolicyzm, że jest program w ogóle przerobienia człowieka, że jest program wyrugowania płci. Proszę Państwa, to jeszcze 10 lat temu nie wszystkim się mieściło w głowie. Tak, że likwidacji przemysłu, no mówię plan wobec Polski, ale na różnych poziomach, prawda? Że nagle okaże, że rodzimy córkę, czy syn, czy nasze żony rodzą córkę, syna, i to, ale to właściwie to ten osobnik zdecyduje, tak? Jaką on ma płeć, on sobie wybierze. To przecież to jest po prostu jakaś aberracja. Żyjemy naprawdę w czasach szaleństwa. Chwilami przypominają się lata tej strasznej grozy II wojny światowej, czy wcześniejsze, kiedy ten język pogardy wobec różnych grup narodowościowych, wobec takiego przekonania, że ktoś jest nad człowiekiem, pod człowiekiem, że to wszystko, że te rasy są niższe, wyższe, że to wszystko jakby u nas ma trochę oczywiście inny wymiar, ale że to jest równie szaleńcze, równie nienormalne. I ja mówię, jak patrzymy, i z wieloma ludźmi rozmawiam, z wieloma osobami, młodszymi, starszymi, dla wielu Radio Maryja, a później Telewizja Trwam, to był uniwersytet. To było takie dopełnienie ich edukacji, pokazanie pewnych ścieżek. Ojciec Tadeusz, ojciec dyrektor był pierwszy, Radio Maryja było pierwsze i też zapłaciło wielu ludzi w to zaangażowanych cenę większą niż późniejsi twórcy. Dziś jest łatwiej, dziś nikt nie jest sam, można powiedzieć. Dziś twórca filmów dokumentalnych może liczyć na jakieś wsparcie części mediów niezależnych. Dzisiaj twórca książek czy pisarz może liczyć na jakieś wsparcie dobrych książek. Dziennikarz może też ma oparcie, polityk konserwatywny ma jakieś oparcie, ksiądz ma oparcie, ktoś go będzie bronił. Ale były czasy, gdy naprawdę wydawało się, że w Polsce no jest pustynia i jeden ośrodek toruński. Te lata 90., pierwsza połowa, to rzeczywiście tak to mniej więcej wyglądało, a triumfy święcili postkomuniści. No wówczas stać, wówczas ten szaniec budować, to jest ogromna rzecz i ja myślę, że wielu sobie dzisiaj nawet w Polsce nie zdaje, jak bardzo dużo zawdzięcza temu, co tutaj wytworzono, co udało się zbudować. I to jest jakby pierwsze takie dopełnienie, które mi tu przyszło do głowy. Drugie jest takie, że ja bym troszeczkę bardziej był optymistą. Znaczy ja myślę, że fakt, że my tu siedzimy, że dokonujemy, spotykamy się, dokonujemy tak poważnej naukowej analizy, jesteśmy w stanie to opisać, że ma to swój odzew na falach eteru wielkiej stacji radiowej, że opowiedzą o tym telewizje, inne media, myślę tu o Telewizji Trwam, ale no na pewno nasz portal też to zrelacjonuje w polityce.pl, że to już jest ogromny sukces, bo przecież celem tak naprawdę było to, żeby ta Polska była zrównana, żeby to było jedna płaszczyzna. To wcale nie było tak odległe. Oczywiście Kościół katolicki mieliśmy silniejszy, oczywiście więcej środowisk opozycyjnych, ale przecież naprawdę jak ten walec przeszedł przez lata 90., to się wydawało, że tamta strona wzięła absolutnie wszystko. No, punktów oporu było bardzo niewiele. Wydawało się, że konserwatyści czy katolicy nie umieją robić nowoczesnych mediów, że sobie nie radzą. Przecież ten stygmat nieudacznika był bardzo silnie narzucany. A jednak tu siedzimy i na bardzo poważnym naukowym poziomie wspaniali mówcy są w stanie zdiagnozować, co się dzieje. Rozmawiają, siedzą na sali teoretycy, praktycy, księża biskupi, to wszystko no pokazuje też ogromny potencjał, ogromną siłę, więc ja jestem w dużo większym stopniu optymistą, czy może nie większym, ale trochę większym optymistą niż moi tu przedmówcy. Były już takie przykłady, kiedy nacisk i presja mediów niezależnych, i to wiele takich przykładów, były w stanie ileś rzeczy obronić. Często nie doceniamy tej siły oporu, siły przeciwstawienia się, ale wpływ na losy kraju, na sytuację kraju mają nie tylko przecież rządzący, ale także opozycja. I nie tylko media tak zwanego głównego, czy jak inni mówią, mętnego nurtu, ale także i te, które są w mniejszości, ale są już słyszalne. Przecież był pomysł, żebyśmy orła biało-czerwonego i nasze orła i biało-czerwoną flagę, nasze narodowe barwy, zastąpili różowymi balonikami i czekoladowym orłem. To na poważnie był projekt pewnego rodzaju przerobienia Polaków. To się nie udało. Był projekt sprywatyzowania lasów. To też się nie udało. Zablokowano zmiany w konstytucji. Myślę, że w wizji
Myślę, że w wizji rządzących szkoła miała wyglądać inaczej. A jednak presja rodziców jest ogromna i też potrafi swoje wygrywać. Mój syn, z radością zauważyłem, rozpoczynał to wspólne dzieło rodziców, rozpoczynał edukację, to jest szkoła publiczna w pierwszej klasie, w szkole, w której nie było krzyża. Znaczy w klasie szkolnej, przepraszam, nie było krzyża. No, przyszliśmy do klasy, nie było. Po miesiącu ten krzyż był, zgodną wolą rodziców. Więc ta presja jest też w drugą stronę. Jeżeli za bardzo pesymistycznie będziemy patrzyli na naszą sytuację, nie będziemy też doceniali własnych osiągnięć, to myślę, że to trochę się obróci przeciwko nam. Że jakby czasami się dobrze przejrzeć w lustrze. Ta druga strona, jak nas postrzega, to bardzo często można przeczytać w tygodniku Polityka, w Gazecie Wyborczej, że oni tak się strząsają i tak po 20 latach tylu ich jest. Tu są, tu tworzą. Te media są silne, te się budują i kolejną rzecz. Jest radio i telewizja i szkoła i co jeszcze? Statek w kosmos za chwilę poleci? Świetnie, tak? Filmy powstają, które często też do kin wchodzą. No, jest dużo wartościowych rzeczy. Ja myślę, że niedocenienie tego elementu no, byłoby grzechem. Byłoby dużym błędem i wszyscy musimy pamiętać, że to jest ogromny dorobek, że są jednak tysiące, a pewnie i miliony ludzi, którzy się na pewne rzeczy chcą złożyć. Na Radio Maryja, na Telewizji Trwam, kupić naszą gazetę, przysłać cegiełkę. Tu w żaden sposób się nie porównuje, ale portal w polityce.pl, który założyliśmy, też jest przedsięwzięciem, który zaczął się od obywatelskiego poruszenia. Takich było wiele, no naszemu się udało akurat przetrwać, ale my, zakładając to z bratem, mieliśmy naprawdę no, małe dzieci i byliśmy bez pracy i trochę oszczędności. To dosłownie niewielka suma jak na tego typu przedsięwzięcie, kilkadziesiąt tysięcy złotych. I wtedy też się musieliśmy odwołać trochę do ofiarności ludzkiej. I oczywiście nie można się odwołać bez końca, bo ludzie też mają ograniczone zasoby i ludzie chętnie dadzą tak zwany starter, ale później na bieżące utrzymywanie trzeba często zapracować w inny sposób. W każdym razie to jest nasze doświadczenie, ale to była ogromna pomoc i to też dało efekt, więc my też jesteśmy dłużnikami. Więc ta polska tożsamość ma w sobie moim zdaniem siłę, której trochę nie widzimy na co dzień. Jest to w nas silniejsze, jeżeli jakiś kryzys się zaczyna społeczny, natychmiast Kościół staje się na przykład bardzo potrzebny. Co było na Śląsku? Kogo poprosili protestujący górnicy? Którzy pewnie na co dzień też takie lub inne media konsumują, czytają, ale zwrócili się do księży, chcieli, żeby były msze pod ziemią. Odezwał się pewien mechanizm od pokoleń dostrzegalny w nas, w Polakach. I Kościół przyszedł z pomocą. I chyba to zobaczyli. Rzeczywiście ten Śląsk jest bardzo ciekawym przykładem. To, o czym brat mówił. Zadziwiające, jak do czego mogą ludzi doprowadzić media. Do wyborów wbrew własnemu interesowi. Ludzie głosowali na partię polityczną, która wprost mówiła, że ona nie wierzy w ciężki przemysł, w górnictwo. Wprost mówiła, oczywiście pokiwali się przed kampanią wyborczą, piwo wypili, nakręcili jakieś spoty reklamowe, ale realnie w to nie wierzyli. Oszukali tych ludzi, a oni chętnie, mam wrażenie, że nawet czując z tyłu głowy, ale też nie do końca dowierzając w te zapewnienia, że ci nie cenią przemysłu, a ci chcą, na to się zgodzili. I takich przykładów jest wiele. Na kogo głosują nauczyciele? A kto chce prywatyzować i likwidować szkoły? Nie mówię ogólnie, ale tak w dużej części, za dużej części. Na kogo głosują, proszę państwa, lekarze i pielęgniarki? Na tych, którzy mówią, że służba zdrowia publiczna to jest wartość? Czy na tych, którzy chcą, nawet wprost twierdzą, kręcić lody? Przepraszam za sformułowanie, ale to jest cytat dosłowny z pani posłanki tej formacji na służbie zdrowia. I tak dalej. To pokazuje, jak bardzo media potrafią ludzi oszukać. Udało się przekonać Polaków, że estetyzm, wygląd, że to jest kluczowa kategoria w ogóle myślenia o naszym życiu publicznym. Cena za to jest straszliwa. To jest cena emigracji milionów Polaków. Ale chyba ta świadomość, ja mam wrażenie, że to już w mediach nawet zaczyna być dostrzegalne, nawet w tych z drugiej strony, świadomość, że bez polskiego przemysłu, innowacyjności, tak na marginesie, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale po milionach, miliardach wydanych z Unii, pieniędzy z Unii wydanych na zwiększenie innowacyjności gospodarki polskiej, innowacyjność po 7 latach rządów Platformy spadła. To znaczy mniej produktów nowoczesnych, wszystkie wskaźniki poleciały na łeb i na szyję. Produkujemy gorzej, drożej, mniej nowocześnie. I ta świadomość, że bez dużych firm, które są w Polsce, bez zespołów inżynierskich, które projektują, nic
nigdzie dalej nie dojdziemy. Kraj, który produkuje pielęgniarki, przepraszam za słowo produkuje, ale wypuszcza jakby pielęgniarki, które mają się zajmować starszymi paniami w Niemczech czy panami w Niemczech. I kraj, który produkuje tylko i wyłącznie opakowania do niemieckich produktów w niemieckich dyskontach, no to się naprawdę tak dalej nie da. Tak dalej nie da i ta świadomość gdzieś dochodzi. Musimy rzeczywiście te media zmienić, żeby, ja nie mam odpowiedzi, tu ciekawy wątek tego zaklętego kręgu, prawda? To znaczy, co najpierw i w jaki sposób najpierw. Trudne pytanie, bo to jest kwadratura koła, że bez zmiany politycznej nie będzie zmiany mediów, a bez zmiany mediów nie będzie zmiany politycznej. Ale gdybyśmy jednak zmusili się, nie wiem czy się panowie zgodzą, do poszukania, gdzie jest ten najsłabszy element tego łańcucha, który najprościej rozerwać, to chyba jednak prościej rozerwać ten medialny, mam wrażenie. Że tu już jesteśmy dość blisko. W mojej opinii jesteśmy dość blisko. Już naprawdę Polacy mają często styk z mediami niezależnymi, choćby nie chcieli. Też nie do końca ufajmy, że tak nas bardzo nie słychać. Ja na przykład sądzę, że badania słuchalności Radia Maryja są zafałszowane na niekorzyść tej stacji. Bo się wielokrotnie spotykam z różnymi ludźmi, których by nikt nie podejrzewał o to, że słuchają, że oni słuchają. Jak zadzwoni do nich ankieter, to oni przypuszczalnie nawet tego nie powiedzą. Ja zresztą brałem udział, przypadkowo zupełnie po prostu zadzwoniono do mnie z taką z prośbą o udział w takiej ankiecie badającej słuchalność. To jest w taki sposób przeprowadzane, że właściwie ta odpowiedź no jest sugerowana, czy jak gdyby ona wynika, trzeba dużo wysiłku i dużo woli, żeby wskazać coś innego niż te główne stacje. No bo pytają, jakie nazwy stacji radiowych pan pamięta i tak dalej, więc to jest dość skomplikowane. Więc ludzie myślę, że siła tych mediów jest dużo większa. Trzeba przełamywać ten świat pozornego pluralizmu, bo dzisiaj cechą mediów komercyjnych i publicznych w Polsce publicznych na szczęście trochę mniej. Ja sądzę, że mimo wszystkich całej krytyki one pełnią, znaczy świat bez mediów publicznych w Polsce byłby jeszcze gorszy. Znaczy one przy wszystkich swoich patologiach i wadach są wartością. I nie dajmy się namówić na to, żeby je likwidować. Je trzeba chronić, zawsze je można odbudować, zawsze je można wzmocnić, natomiast jak się całkowicie zniszczy, to już nic z tego nie będzie. Natomiast ten świat jest w tej chwili, musimy skończyć z tą pozornością pluralizmu nadawców na przykład, bo to jest świat mediów, chcę powiedzieć, to jest pozorny pluralizm. Mówi się nam, że jest tylu nadawców, no ale wszyscy myślą tak samo, wszystkich śmieszy to samo. Mówi się, że każda opinia może być zaprezentowana, ale to jest często pozorny pluralizm, bo dyskutują ze sobą na przykład zwolennicy rządu, choć troszeczkę między sobą się różniący. To jest świat, w którym krytyka zewnętrzna jest niechętnie widziana. No, nie można powiedzieć prawdy o tych mediach, bo one natychmiast się obrażają, sądzą i tak dalej. Pozorny jest pluralizm na rynku reklamowym. Reklama nie idzie tam, gdzie jest odbiorca, tylko idzie tam, gdzie jakby chcą czynniki polityczne. No, nie jest wcale prawda. Przez lata mówiono, nie macie czytelników, więc nie macie reklamy. Proszę Państwa, mamy dużo więcej czytelników niż nie jeden konserwatywny, komercyjny, lewicowy tygodnik. I to są obiektywne, standardowe badania, wyniki twardej sprzedaży. I tak tej reklamy jest mniej, dużo mniej, niż dostają najbardziej niszowe tygodniki prorządowe. Jakimś cudem tam ta reklama trafia. Ja twierdzę, że to wszystko da się przełamać. Metody tu już trochę zostały wskazane. Dalsza ciężka praca. I też trzeba sobie jasno powiedzieć, nie jest wcale powiedziane, że to się da zrobić w najbliższych wyborach, przełamać. Czy w ciągu roku, czy dwóch. Boję się, że jeżeli zbudujemy takie napięcie, takie oczekiwanie, że albo teraz, albo nigdy, to czeka nas jakieś załamanie tej fali społecznej, tego poruszenia obywatelskiego, które udało się zbudować. Ja bym się raczej nastawiał na to, że każdą szansę trzeba wykorzystywać do maksimum, ale po pierwsze nie wszystko od nas zależy. Świat polityki rządzi się swoimi prawami, partie polityczne działają po swojemu, mamy na to wszystko średni wpływ. I jeżeli za bardzo zbudujemy takie przekonanie, że nastąpi wkrótce jakieś całkowite zwycięstwo tej naszej strony, strony uczciwej, to obawiam się, że to się skończy katastrofą. Lepiej moim zdaniem myśleć o tym, że to jest perspektywa wielu lat, być może całego naszego życia stawiania oporu, zdobywania poszczególnych punktów, budowania drobnych przełomów, bo jednego wielkiego nie będzie. To nie jest tak, że nawet jeżeli się zmieni władza polityczna, to że za 5 lat ten świat mediów będzie całkowicie inny. Może za 10 lat. Może być trochę inny. Ale zawsze będzie ten przeciwnik, on zawsze będzie groźny, on zawsze będzie kłamał.
Generalnie rzecz biorąc, jestem optymistą i serdecznie Państwu wszystkim dziękuję też za to, co robicie dla Polski. Także.